Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie z tej strony redaktor i witam was w kolejnym odcinku z Budowlańców 2. A dzisiaj mamy gościa specjalnego, jest z nami mega budowniczy. Nauczył mnie budować, jest z nami trolu. Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. Tak jest z nami trolu. Będziemy konkurować, kto dzisiaj wybuduje coś ładniejszego. W sumie jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, nie trolu? Nie. No to co nam zostało? Chyba losować. W takim temacie. No to naciskaj guzik i zobaczymy, jaki temat nam się wylosuje. Deszcz. Deszcz. Super, będziemy budować deszcz, nie wiem, jak to kompletnie wybudować. No ale no to co, chyba widzimy się już na arenie, jak będziemy budować. Oczywiście. Dobra, także już widzimy się na arenie. Już jesteśmy i pewnie zaczniemy, nie trolu? Mhm. Także ja puszczam czas. Czas poszedł i zaczynamy budować deszcz. Jestem ciekaw bardzo, jak nam się to uda. Szczerze nie wiem. Szczerze powiedziawszy, takiego tematu to nawet na Hypixelu nigdy nie miałem. No, trolu to bardzo mówił. Trolu mówił, że fajnie byłoby jakby coś, jakaś budowla, jakiś dom albo coś takiego wyszło. No niestety nie wyszło. Jejku, jak to wybudować? Deszcz, dobra. Są tu fajne szyby, to można fajnie jakoś wykombinować. Deszcz to chyba tak, nie wiem, mi się to kojarzy tak, że chmury gdzieś muszą też być, Dokładnie, też coś takiego zacząłem budować. W ogóle bardzo serdecznie chciałbym was zaprosić na kanał Trolla. Tam znajdziecie bardzo dużo ciekawych poradników odnośnie budowania i Minecrafta. Także na pewno coś tam znajdziecie. Chciałbym was zaprosić na fanpage'a i na grupkę, linki macie w opisie. Do skomentowania, oceniania tego materiału i napisania w komentarzu, kogo chcielibyście widzieć następnym razem. A my tym razem z trolem sobie tutaj budujemy, nie? Pewnie. 10 minut mamy, tak? Tak. Okej. Okay. 10 w ogóle, minut. Powiedz mi, długo grasz w Minecrafta? No, powiem ci szczerze, że w Minecrafta to już chwilę gram. Nie wiem, 2010 jakoś tak to było. O kurde, 7 lat. Ale w sumie to tak podobnie. Też tak, no to wtedy Minecraft zaczynał dużą robotę. U kuzyna robił. Po raz pierwszy chyba tę grę zobaczyłem. Po czym się okazało tydzień może później, że połowa moich znajomych już w to gra. Ja ci powiem, że ja w publicznej bibliotece to zobaczyłem. Tak, jeszcze wtedy chodziłem do biblioteki. Nie no, oczywiście śmieję się, gdzieś to tam zobaczyłem faktycznie w bibliotece. Było na jakiś komputer ściągnięte, także... Także naprawdę śmiesznie. Minecraft, kultowa gra, no. Tak, to jest najlepsza gra, jaka może być po prostu. Ten hejt już na Minecrafta trochę minął. To wiesz, nie będzie mówił, że nudna gra, klocki. Tak, to po prostu ktoś musi do tego mieć jakieś pojęcie i wiedzieć jak coś o tym Minecraft. Jak nastawią negatywnie na tą grę, to... Na pewno nic wtedy z tego nie wyjdzie. Ale mam znajomych, którzy kiedyś uważali tą grę za, wiesz, totalne badziewie, to byli tacy typowi, wiesz, CS, jakieś tam tak, strzelanki, lol, i tak nie. Dalej. No, znaczy nie to, że kogoś tam dyskryminujemy, ale... Nie, bo inne gry też zarobiste, no, ja nie gram tylko Minecrafta. Ja też, jak wiecie, gram w Hoja, czy... na trzecim miejscu, na drugim Minecraft, nie, czekaj, na trzecim Minecraft, na drugim Fallout, a na pierwszym oczywiście Wiedźmin. No, Wiedźmina to w sumie nie grałem. Szczerze to nie mam. Ale wiecie, że gram i w Hoja, i w inne różne gierki, także... Nie jest źle. Chyba sobie troszkę za nisko te chmury zrobiłem. No ja powiem ci szczerze, że też jakoś... Czy jest tu World Edit? Niestety nie ma. A, okej. Okay. A nawet jeżeli jest, to korzystać z niego nie możemy. Aha, spoczko, nie ma. Tego zapomniałem ci wytłumaczyć na... przed odcinkiem na zasadach, no ale bywa. Spoko, coś wykombinuję. Może uda ci się tak zrobić. Na razie. Kurczę, te chmury moje jakoś tak średnio. Zostało nam jeszcze prawie 7 minut, także jeszcze troszkę mamy tego czasu. Ja nawet nie zacząłem deszczu budować. No, powiem ci, że ja też nie. Także idziemy, można by rzec, że łeb w łeb, nie? Tak, otóż to. Dobra, mamy jakieś deszcz, znaczy chmury, nie deszcz. Straszne jakieś to te chmury dziwne wyszły. No, ja też nie powiem, że moje są jakieś najlepsze. Ta. W sumie teraz mi przyszedł do głowy inny pomysł na ten deszcz, ale to już za późno, żeby go zmieniać. Także to, żeby go zmieniać, to nie ma szans. Właśnie mi wpadło coś fajnego do głowy. To jest najgorsze, że wtedy, kiedy
prostu się czas tak, skończy. Tak zawsze jest, że jak się skończy już, albo jak już wiesz, że i tak nic nie zrobisz, i wtedy ci przychodzi dopiero jakiś fajny pomysł do głowy. Tak, to jest najgorsze. Na Master Builders jak te gram, to też tak kilka razy miałem to jest. Tak. Albo potem na przykład patrzysz na wiesz, na pracę innych. Innego, i tak kurde, przecież to nie jest jakieś nie wiadomo jak skomplikowane, mogłeś to wymyślić. Mhm. To jest najgorsze. Dlatego mało kiedy gram w Master Builders. Dobra, jakiś deszcz tutaj już nam powstał. Takie fajne szyby. Fajnie to wygląda teraz, bo są takie pojedyncze, nie takie na krzyż jak kiedyś były. Także to jest... Serio? O, ty też to zrobiłeś. O, jaki żal. Ja byłem pierwszy. Ja byłem pierwszy. Ty ode mnie zgapiłeś. Sam tok myślenia. Tak, tak to jest. To może ja zrobię gradnię i całe kostki lodu położę. Z niebo to nie będzie temat. Nie, to słabo wygląda badziewnie. Okej, okay, jakoś tutaj takie... Sopolki robimy tak jakby. Też jest głosowanie, kto zbudował lepiej, no nie? Tak, w karcie będziecie mieli ankietę, żebyście zagłosowali, kto zbudował lepiej i w sumie zobaczymy. Ale wiadomo, zobaczymy. To jest for fun. Tak, wiadomo, że trollu wygra. Dajemy gościom wygrywać, jak to się mawia. Nie no, ale naprawdę zapraszam was do tego, żebyście tam zerknęli, zagłosowali, swój głos oddali na swojego faworyta, tak jak po prostu wybory, nie? Również zapraszam do oddania tego głosu. Tak. A jeżeli wygra trollu, to może więcej odcinków się z nim pojawi. Kto wie? No, nie zaprzeczam. Kto wie? Co by tutaj dodać? O. Dobra, zostały nam prawie 4 minutki. Nie wiem kompletnie, czy zdążę z zrobieniem tego, co chcę. No, powiem wam szczerze, że spróbujemy. Robi się noc, z tego co widzę, także będę musiał ustawić dzień. Niestety, na wizji. Jak to robimy? Tak to robimy. Już wam pokazuję, co ja będę chciał zrobić. Robimy jakiegoś pana, który będzie sobie stał i będzie trzymał parasol. A kurde, też niezły pomysł. Będzie to, myślę, dość fajne takie rozwiązanie. Kolory kompletnie mi nie pasują do tego, no ale nic nie poradzę. Będą takie, jakie są. Dobra. Ten deszcz o, jeszcze trzeba zrobić. Jakieś włosy bym pewnie zrobił, nie? Chyba, że go łysego zrobimy. To w sumie też nie jest głupi pomysł zrobić takiego łysego. Możesz mu zrobić ściekające krople wody po czole. Tak. Dobra, coś takiego? Myślę, że nie jest najgorzej. Kurczę, ale brak pomysłów w tym momencie. Tylko ta łapka... No, to jest najgorsze zawsze. Ta łapka niech będzie tak wysunięta. Okej. Okay. I tutaj mieliśmy robić parasol. Kurczę, gdzie ta wełna moja? Zostało nam 2,5 minuty, także musimy się sprężać. To tryb turbo trzeba załączyć. Tak, jakiś parasol tutaj uda mi się zrobić. Czy już nie? Nie do końca. Pyk. No dobra, jakiś parasol jest, to prawda, go nie chroni przed tym deszczem kompletnie. Ale ważne, że parasol jest, nie? No pewnie. Nieważne, że on nie stoi pod chmurą i wcale deszcz na niego nie kapie, ale ważne, że ma parasol. Super. Jajku. To jest tragedia po prostu. Co tu możemy jeszcze zrobić? Taki koniuszek. O. Czemu nie? Jak tam ci trollu idzie twoja budowa? Nie jest źle, a czy nie jest też dobrze. Czyli można rzec, że tak po środku. No tak po środku. Takie jest stabilne 2 na 10. No to co, już jest naprawdę coś. To znaczy, że jest dobrze. Kurczę, no teraz nie wiem kompletnie co zbudować. Właśnie ja też. Próbuję coś wymyślić na szybko. Jakieś kałuże? Co dzisiaj? No właśnie, dzisiaj padało. Kałuże były, nie? Kałuże już mam. Aha. No to co, ja zrobię to samo co ty? A to możesz zrobić inaczej zawsze. Robię to samo co ty.
szlaki ściągać ze mnie, nie? Została nam minutka. Także już coraz mniej czasu. Nawet miałem pomysł przez chwilę, ale go chyba nie zdążę zrobić. Weźmy jeszcze lód. Lodem coś spróbujmy zrobić, choć co prawda lód. 50 sekund. O nie. Okej. Super, coś tutaj mamy zrobione. 35 sekund. Szybko, szybko. O, właśnie, zaczął padać deszcz, nie? To jest dobre. O kurczę, teraz mi wpadł mega pomysł. 20 sekund zdążę? Nie zdążę, nie ma szans. Z nami rywalizować. Tak, no to chyba zostawimy ten deszcz, deszczowy klimat w takim razie. Jeżeli już tak budujemy ten deszcz. Dobra, 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No niestety nie skończyłem tego, co chciałem. Ale także czas już zatrzymaliśmy. Teraz już w sumie mogę wyłączyć ten deszcz, bo to tak będzie przeszkadzało nam. No i co, przejdziemy do pracy trolla. Opisz swoją pracę może tak trochę. No więc tak, zrobiłem chmury burzowe. Pomieszanych bloków wełny. Deszcz z szyb i na nowej wersji te szyby tak fajnie się... nie wiem jak to powiedzieć. Nie są w taki krzyż ułożone, tak. Właśnie, dokładnie, co według mnie bardzo fajnie imituje deszcz. Tak, tak, fajnie. Można to pewnie wykorzystać w jakichś przyszłych pracach. Tak, to w żyrandolach też fajnie wygląda. Trzasnął w ziemię. To prawda, nie ma to za wiele wspólnego z deszczem, chociaż... Nie, no, też bardzo ciekawe. Tutaj jakiś pan widzę, że stoi. Nie wiem, czy widziałeś trailer albo film w ogóle. It, nowy, ten o tym klaunie. Powiem ci, że coś widziałem. I on tam był, tam jest taki chłopczyk, który miał taką pelerynę żółtą przeciwdeszczową. Dobra. Zbudować, no tylko niestety nie brakło mi czasu. No bywa, 10 minut to co prawda trochę krótko jest. Znaczy, zdążyłbym, gdybym wpadł na to wcześniej, no ale wiadomo. Najlepsze tak, to pod koniec. Tak, albo jak się czas skończy, standardowo. No to także fajna ta praca. Wykorzystałem również kilka patentów tego, co tutaj trollu. Znaczy, wpadliśmy w tym samym czasie najprawdopodobniej na to. Także, jeżeli uważacie, że praca trolla jest ładniejsza, oddajcie głos na niego w karcie. Tam po prawej stronie na górze. O tam, tam, tam. No to co, teraz przejdziemy do mojej pracy w takim razie. Bo jest w sumie bardzo podobna do pracy trolla, bo mamy chmury. Te z wełny, mieszanej, takiej jasnej, a w sumie z jednej strony ciemnej. No i deszcz ze szkieł pojedynczych. Mamy oczywiście kałuże z tyłu, takie coś. Próbowałem przynajmniej kałuże zrobić. I mamy jakiegoś chłopczyka, który niesie sobie parasol. Co prawda ten parasol w ogóle mu na nic nie jest potrzebny, bo tylko jedną trzecią głowę mu przykrywa. Ale to już swoją drogą. Wiecie, albo może akurat, wiesz, sprawdzał, czy dalej pada. Tak, też tak robię w sumie. Także jeżeli moja praca wam się z kolei spodobała, oddajcie swój głos również o tam w karcie, o tam, gdzie jest to słońce, nie? O tam, tam, o tam wam wyskoczy. Dobra, także chyba tyle, nie? Chyba tak. Także wielkie dzięki trollu za to, że byłeś z nami. A nie ma problemu. Wielkie bardzo dzięki za to, że zbudowałeś. Bardzo miło mi to słyszeć w sumie. Także to chyba tyle. Wpadajcie do trolla. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Siemaneczko.